W Urzędzie Miejskim w Mrągowie podpisano umowy z partnerami programu Mrągowska Karta Seniora. Na liście partnerów akcji znalazły się m.in. sklepy działające na terenie naszego miasta. No, jesteśmy na terenie Mrągowa bardzo mocno widziani, dlatego no, zależy nam na tym, żeby klienci nas naprawdę na stałe zagościli w naszych punktach sprzedaży, więc bardzo zależy nam na dobrym kontakcie z mieszkańcami Mrągowa. Rodziny mają 500+, tak, a seniorzy w zasadzie zostali wyłączeni z tej pomocy i uważamy, że taka pomoc jest niezbędna, tym bardziej, że w naszej sytuacji, sytuacji naszej spółdzielni, no, seniorzy są lojalnymi klientami, także rachunki może mają nie za wysokie, ale często przychodzą do naszych sklepów i warto takich klientów szanować po prostu. Program Mrągowska Karta Seniora skierowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają w Mrągowie. Seniorzy dzięki karcie mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy. Karty seniora są atrakcją dla ludzi starszych, dla ludzi 60+. Stanowią jakiś też ułamek zasobów finansowych, które codziennie, systematycznie zyskuje się w poszczególnych sklepach, sklepy spożywcze, piekarnia Szableskiego. 18-12 groszy zaoszczędzonych na pochenku każdego cieszy, a szczególnie starsze osoby, gdzie emerytury nie są za bogate. Aby otrzymać mrągowską kartę seniora, wystarczy odwiedzić Urząd Miejski, wypełnić i złożyć wniosek. Druk dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju numer 24 lub na stronie internetowej www.mragowo.pl. Karta wydawana jest bezpłatnie.